Druga para ludzi. Chcą oni zrzucić z siebie przywiązanie, ale tak je chcą zrzucić, by jednak pozostać w posiadaniu tej rzeczy nabytej i żeby raczej Bóg poszedł za tym, czego chcą oni sami. I nie decydują się na porzucenie tej rzeczy, aby iść ku Bogu, chociaż wiedzą, że to byłoby dla nich lepsze. Zdają sobie z tego sprawę, że wyrzeczenie tego byłoby lepsze, ale tego nie robią. Jest to postawa ludzi, którzy bardziej chcą nagiąć wolę Pana Boga do swojej woli, gdyż wydaje im się, że to będzie dla nich o wiele lepsze. Ich przywiązanie jest tak wielkie, że chociaż wiedzą, co naprawdę jest dobre, to jednak z tego nie rezygnują. Z jednej strony chcą się pozbyć tego przywiązania, ale z drugiej strony zachować coś dla siebie. Posłuchajmy pewnej historii, która miała miejsce w Stanach Zjednoczonych. Dwaj bracia, Clarence i Robert, poświęcili Jezusowi swe życie w młodości. Clarence z biegiem lat stał się działaczem walczącym o prawa cywilne. Nie było to zbyt popularne zajęcie na południu Stanów Zjednoczonych w latach 60. Utrzymywało się wysokie napięcie między ludnością białą i czarną. Organizowano marsze uliczne. Policja używała psów i armatek wodnych do rozpędzenia protestujących murzynów i białych ich sympatyków. Robert został prawnikiem. Pewnego dnia Clarence poprosił go o pomoc w pewnej sprawie dotyczącej praw cywilnych. Robert odmówił, uzasadniając, że mogłoby mu to zaszkodzić w jego politycznej karierze. Clarence był zdumiony. Przypomniał bratu, że postanowił przed laty zaangażować się po stronie Jezusa. Robert odparł: chcę iść za Jezusem, ale nie na krzyż. Nie chcę ukrzyżować samego siebie. Clarence spojrzał na brata i powiedział mu: Robercie, ty wcale nie jesteś uczniem Jezusa, jesteś jego kibicem. Do tej grupy ludzi możemy zaliczyć tych, którzy słuchają Bożego Słowa, ale troski doczesne i łuda bogactwa zagłuszają to słowo tak, że zostaje bezowocne. Taka postawa często się zdarza w tak zwanych nagłych nawróceniach. Na początku jest wielka euforia, entuzjazm, ale gdy przychodzi tak zwane normalne życie, wtedy troski tego świata zagłuszają pierwotną gorliwość. Dlatego nagłe nawrócenia muszą być jeszcze poddane próbie czasu. Może sami coś z tego przeżyliśmy, może mamy takie osoby, znamy, które wróciły do tego, co było dawniej, do starych pożądliwości i lęków o to życie. Znam mnóstwo takich ludzi. Może na dziś ktoś ma nawet pretensje do Pana Boga, a przecież jest to owoc naszego braku zaufania Bogu i naszej niestałości. Nie mówimy Jezusowi tak we wszystkim, gdyż jeszcze słuchamy tego świata. Co nas jeszcze wiąże, że nie mówimy Jezusowi na serio tak? Jakie mamy oczekiwania, problemy, troski, lęki i prośmy o uwolnienie od wszelkich nieuporządkowanych przywiązań czy uczuć.